Awe, dzisiaj zobaczycie, jak właściwie w EU4 Moskwą podbić Nowogród, zdobyć wybrzeże Bałtyku, ustanowić dominację handlową i dlaczego nie warto ruszać na wschodzie Hord, no może oprócz tej jednej prowincji. Oczywiście, jeśli chcecie zobaczyć dalsze 50 lat ekspansji jako Rosja, zostawcie 1500 lajków i przygotuję wam odcinek drugi. Moskwa, aka Rosja, jest to jedno z najlepszych państw do gry White, czyli masakrycznego podboju wszystkiego wszędzie, jak i do gry Tall, zwłaszcza podbudowanie nieskończonego manpowera, co mogliście na przykład widzieć na filmiku z Lewika. Ja przeważnie uwielbiam tym krajem blobować, podbijać i mam już sprawdzone też różne najdziwniejsze taktyki do jakichś niestandardowych rozgrywek tym krajem, przykładowo kolonizacja Ameryki właśnie Rosją i wykorzystanie tam mechaniki syberyjskiej kolonizacji. Co prawda na starcie mamy dość kiepskiego władcę, ale Iwan Wielki już jest znacznie lepszy i na tron wejdzie w wieku 15 lat, jeżeli się nie zgapimy. Idee moskiewskie są całkiem fajne i pomocne na początku rozgrywki, chociaż szczerze mówiąc za bardzo i za długo w nich nie posiedzimy, o wiele lepsze jednak są rosyjskie. Teraz z nową mechaniką gatheringu, która pewnie już jest stara, też sensownie jest wykorzystywać misje rosyjskie, co wcześniej nie miało za bardzo sensu, więc będzie dużo podbijania. Jeżeli idzie o nasze stany, mamy 4, specyficzny kozacki stan dla krajów, które są z grupy chrześcijańskiej oraz mają stepy w swoich granicach. Standardowo rozdajemy punkty, standardowo bierzemy tańszych doradców, bierzemy też strong duchies u bojarów, bierzemy do free enterprise u stanu mieszczańskiego, u kozaków rozdajemy sobie również przywilej kozacki oraz rekrutację liderów kozackich. Bardzo ważnym przywilejem jest ten u patriarchatu, który zwiększa Jerry Patriarch Authority o pół punkta na rok. Jeśli idzie o naszą religię, no to mamy prawosławie. Tyle razy już o niej mówiłem, że no wszyscy wiemy, jak jest przekoksana. Ma niesamowite bonusy do manpowera, do stabilności w waszym kraju oraz siły misjonarzy, a za punkty możemy kupować sobie odpowiednie ikony, które jeszcze dają nam następujące bonusy. Super ważnym jest ten do właśnie konstrukcji budynków albo niższych kosztów developmentu. Punkty Patriarch Authority zdobywamy z kilku źródeł. Jedno z nich to jest ten przywilej, o którym mówiłem. Kolejne to konsekracja metropolii, które każda nam daje 5%. Kolejna sprawa to eventy, które będą się co jakiś czas pokazywały. Totalnie losowe są. Oraz od czasu do czasu niektóre monumenty też mogą mieć ten przyrost, który będzie tutaj zwiększony miesięcznie. Przykładowo monument w Kijowie, czy też w Konstantynopolu. Jak już jesteśmy przy monumentach, to Moskwa ma dostęp do dwóch bardzo dobrych monumentów. Jeden jest na bardzo tanie wojsko Regiment Cost minus 10%, jest to bardzo potężny modyfikator. Jak i nie powiem, ten Local Manpower niby tylko dla tego regionu, ale no, to są trzy prowincje, które tak czy siak można budować spokojnie pod manpower. Mamy też zimowy pałac, który jeszcze dodatkowo zwiększa stabilność naszego kraju oraz zwiększa lojalność bojarów. Mamy unikalną formę rządów, jeszcze bardziej zwiększająca stabilność, zwiększająca gathering, czyli tak możemy jeszcze więcej podbijać. Dodatkowo ta forma rządów będzie jeszcze bardziej zboostowana w momencie, kiedy utworzymy Rosję. Kolejna sprawa to unikalna mechanika dostępna właśnie dla księstw moskiewskich i z tego regionu Rusi, w której możemy sobie albo obniżać autonomię we wszystkich prowincjach, albo możemy zmniejszać poziom buntów, albo możemy rekrutować wojsko, a szczerze mówiąc, to nawet czasem to może być dla nas w późniejszym etapie rozgrywki darmowy manpower. Specjalne moskiewskie jednostki Strasley mają zwiększone damage z firepowera, więc na początku to nie jest jakieś dobre, bo nie mamy żadnych pipsów w fajerze, ale później jak najbardziej możemy z nich korzystać. Na początku jednakowoż bym to odradzał, bo im więcej ich mamy, tym mamy większe koszty zwiększania stabilności w kraju. Co w zasadzie macie napisane tutaj. Moskwa na początku może mieć tylko 3 rywali i w zasadzie tych 3 rywali będziemy od razu ustanawiali. Tutaj się nie ma co zastanawiać, Litwa i tak za chwilę przestanie być naszym rywalem. Jednego dyplomatę wysyłamy do poprawienia relacji z Polską, bo jest to praktycznie jedyny kraj, który może okazać się nam przydatny na początku rozgrywki, chociaż później będzie naszym celem podbojów. Mamy dużo wasali i raczej będziemy ich zjadali jak najszybciej się da. Początkowo punkty mamy ustawione na fokus administracyjny i też tak to zostawiamy, bo będziemy sporo podbijali.
mimo wszystko. Spokojnie też zatrudniamy doradców jedynkowych, no bo niestety Moskwa nie ma żadnych specjalnych doradców, którzy byliby tańsi na starcie rozgrywki. Można spokojnie zdobyć 10% Patriarcha Authority na starcie rozgrywki i ja osobiście wolę na starcie odpalić ikonę na dyscyplinę oraz Manpower Recovery Speed. Jeżeli wam zależy na oszczędzeniu 10% na dedykowaniu jednej prowincji na starcie, no to możecie też odpalić ikonę na Development. Ja jednak wolę dyscyplinkę oraz szybsze odnawianie Manpowera, bo jednak tych wojen trochę nas tutaj czeka. Po zdewowaniu sprzedajemy ziemię i za chwilę jeszcze zdewuję jeden raz za punkty dyplomatyczne i wtedy ją odbiorę. Rekrutujemy spokojnie jedną armię na jedną, może być na przykład ta darmowa kompania, free company, na spokojnie i do niej będziemy też przydzielali wojska naszych wasali. Pozostałe 6000 raczej rekrutuję normalnie. Musimy wojsko zrekrutować do Kappa, żeby dostać misję na Nowogród i inwazję na ten kraj. Po pierwszym zdewowaniu, tak jak mówiłem, odebrałem ziemię, pamiętajcie o tym, bo to jest super ważne. Jak tylko zrekrutują nam się wojska, klikamy inwazję na Nowogród i w zasadzie od razu ją zaczynamy. Mamy też dobrego dowódcę Dmitrija Szemiaka, czy jakkolwiek się to wymawia, który ma sporo w szoku. Szkoda, że nie mamy żadnego dobrego do Siege'a, bo by nam się przydał. Tego dowódcę sobie akurat przydzielam do armii, która będzie zmierzała teraz na Riazań, bo z tego co widzę, Nowogród właśnie ma z Riazaniem sojusz. Po miesiącu, jak wejdą nam roszczenia terytorialne, atakujemy Nowogród. Sama wojna z Nowogrodem to raczej Carpet Siege Simulator, czyli kto komu pierwszy zajmie forty, ten wygrywa wojnę i nie mamy co na ten temat więcej myśleć. Wojnę, jak widzicie, można dość szybko kończyć. 97% już mamy, ale zobaczyłem, że Nowogród gwarantuje Twerowi, więc wykorzystam to do zresetowania trusa na niego, więc muszę teraz przygotować moje roszczenia terytorialne do tego kraju. Tak samo szykuję roszczenia terytorialne już na Liwonie. Zjadamy cały Riazań dla nas, a z Nowogrodem bierzemy następujące prowincje, pieniądze i nie bierzemy wojennych reparacji, bo będziemy i tak zaraz z nimi toczyli kolejną wojnę. Wiele osób popełnia błąd i widziałem też to w kilku poradnikach anglojęzycznych youtuberów, że każe odcinać Nowogród od Szwecji, ale jest to totalnie bez sensu, bo to są najcenniejsze prowincje Nowogrodu. Tutaj są ukryte pieniądze, tutaj są ukryte zasoby ludzkie, no i to są najważniejsze prowincje dwie do handlu. Te północne prowincje mają totalnie niski development i ja powiem wam szczerze, że najczęściej ich nie podbijam nawet do 1500 roku. Potem na pauzie kończymy wojnę. Oczywiście możemy pozabierać development, co też zrobię, żeby wykorzystać początkowo. Nie robię tego na pauzie, bo działa ten trik niby na skalowanie się developmentu. Teraz ponoć już to przelicza na bieżąco. Po prostu po taniości chcę mieć to korowane. Zresztą i tak się zaraz to zapauzuje, bo właśnie na pauzie wypowiadamy wojnę Twerowi. Osobno Odajew możemy zaatakować, też wpadnie w nasze łapki wtedy. Mamy jakoś niesamowitego pecha w zdobywaniu tej stolicy. O, poszedł Wolbridge, to może i mam szczęście. No ale strasznie długi był ten proces oblegania, bo jednak Nowogród powinien być wypisowany jako pierwszy, a będzie praktycznie na samym końcu. Nie ruszajcie tego wskaźnika, bo zobaczcie, nadal dostajemy 330 golda, a jakbyście kliknęli, mielibyście 150. Bierzemy War Reparation oraz Humiliate'a. Nie bierzemy żadnych terytoriów, jak wspominałem, te już są o wiele mniej przydatne. I zaraz po tej wojnie Nowogród przestał być naszym rywalem, no ale my na szczęście właśnie sobie odblokowaliśmy obrażenie rywala. Prowincję po Twerze przekazuje wasalowi, niech on to koruje, a my zajmiemy się całą resztą. A teraz chwila odpoczynku i zaraz lecimy na wojnę z Livonian Orderem. No tylko złapmy nasz sojusz z Polską. Czekam też na event tutaj zakonu krzyżackiego, żeby oddał ziemię Brandenburgii. Jakby co, może was kusić, żeby atakować hordy, ale jednak tutaj jest warto poczekać do jakiejś pierwszej wojny, w której Kazań zostanie gdzieś wplątany w jakąś większą wojnę. No na razie to Nogaj dostaje w Ciry i chyba Uzbek. No ale za chwilę też może i przyjdzie pora na Kazań. Dobra, widzę, że Polska zaraz zaatakuje zakon krzyżacki, bo zbiera wojska przy granicy z nimi, więc tutaj znowu pewien exploit głupi strasznie, nie wiem czemu paradoks tego nie poprawia, bo zobaczcie, teraz jakbym wzywał do wojny Polskę, nie dołączy, za fejwory czy za ziemię nie dołączy, ale wystarczy, że to zaznaczę i Polska zgodzi się na ziemię. Najśmieszniejsze jest to, że w momencie peace dealu, jeżeli wcześniej white pisujemy zakon krzyżacki i nic od niego nie weźmiemy, to Polska się nie wkurzy w żaden sposób, a ziemi Livonian Orderów najprawdopodobniej w ogóle nie będzie chciała. No w innym wypadku może się wkurzyć, no ale jak mówiłem, ten sojusznik nie jest dla nas długotrwałym sojusznikiem, ma spełnić tylko jakąś tam swoją rolę w pierwszych wojnach, no więc w sumie go wykorzystajmy w tym momencie.
kulturę nowogrodzką jak najszybciej dodajemy do akceptowalnych. Po pierwsze zmniejszy to wasze bunty, po drugie już będziecie czerpali w pełni korzyść z tych prowincji, a one są całkiem niezłe. Widzę, że też możemy dodać tutaj metropolitę, więc też dodajmy. A i zapomniałem, że do metropolit jest mapka specjalna, która wam podpowie właśnie, gdzie możecie dodawać. Kraje ościenne tylko i wyłącznie white pisujemy, nic od nich nie bierzemy i w sumie resztę wojny to niech toczy za nas albo nasz wasal, albo boty. My zaczniemy regenerować naszego manpowera, bo nie, łata, ale się wbiłem, no dobra, trzeba będzie się z tej bitwy chyba wycofać, chociaż daliśmy radę, ale jednak ładnie mnie spaliło. Tak czy siak, musimy oszczędzać naszego manpowera, ewentualnie na jego miejsce zrekrutować najemników. Dobra, zakon krzyżacki white pisujemy i jak widzicie na 3 lata przed eventem gdańskim będziemy mogli jeszcze z nimi stoczyć wojnę i wtedy się nimi zajmiemy. Rygę akurat zjadamy i tak samo Livonian Order. No, tych prowincji nie biorę, bo okupuje je Litwa, nie chcę jej przekazywać tych prowincji, więc zdobędziemy sobie je następnym razem. Jeżeli się da, no to zjadamy development z tych prowincji, żeby zmniejszyć, nie będzie nam potrzebne, bo nie ma tutaj żadnych dobrych trade goodsów i korujemy wszystko. Mam też wojnę, na którą czekają Kazan i wplątał się w wojnę z Oriatem oraz Mongolią, no ale do tej wojny będę potrzebował troszeczkę jednak wojska najemnego również, no bo mój manpower musi się odnowić, w ogóle nie będziemy używali w tej wojnie tego wojska za manpower. W międzyczasie szykujemy się do zjadania naszych wasali, bo też zaczniemy to robić. Chętnie bym wziął tą misję, ale jednak 50% manpowera, dość długo bym czekał na to. Autonomii nie zmniejszamy poprzez redukcję standardową. Poczekajmy, niech się ten pasek zapełni i wtedy ją zmniejszymy. Nie będzie to powodowało buntów w naszych prowincjach. 1 lutego 55 możemy abdykować naszego władcę. Szybka wojna z Kazaniem, bo mamy niecałe 2 lata, zanim będziemy musieli wchodzić w zakon krzyżacki. Kryłem siłą rzeczy, niestety muszę whitepisować, chociaż byłoby tutaj troszeczkę pieniędzy, ale zależy mi na szybkości w tej wojnie. Bierzemy tylko 2 prowincje, bo powiem wam szczerze, że lepiej na start unikać sunnickich prowincji, więc ta jedna w zupełności nam wystarczy. Tłumimy bunty, których dość sporo będziemy mieli. No niestety nie udało mi się zająć całego zakonu szybciej przed Polakami, ale najważniejsze prowincje mamy, czyli Wybrzeże. Przekop Mierzei Wiślanych dopiero za 500 lat. A nawet i więcej, do wprowadzenia instytucji już przełączam na development ikonę. Będzie to dla nas opłacalne, mimo iż potem i tak będę zmieniał na cokolwiek innego. Wprowadzamy instytucję w Moskwie, bo jednak z tym monumentem warto. Priorytetyzujemy więc punkty militarne, a renesans nam się pojawił przy 40 punktów developmentu. Prowincje ze złotem nawracamy przed dewowaniem i przed skończeniem wojny z zakonem krzyżackim jednak będzie potrzebne odpalenie nam ikony na zmniejszenie agresywnej ekspansji o 10%. Nawet zabranie tych 3 prowincji to jest już ponad 40 agresywnej w normalnych warunkach, a my wykorzystajmy Polskę w wojnie o Wyborg. Naszym celem będzie teraz zmniejszenie oczywiście Szwecji poniżej ilu? 150%? No, zmniejszenie Szwecji będzie naszym celem. Jakiś fałszywy pretendent do tronu nam się pojawił. Nie no, z czym on wylatuje do naszego Iwana Wielkiego? Sama wojna z Danią przebiega również dość łatwo, ale znowu, Carpet Siege Simulator, prawie bitew nie ma, jeżeli już to wchodzą jakieś stack wipe'y tych moich pomniejszych wasali, a tak to siedzimy na fortach. Kto kogo pierwszy? Pomniejszych sojuszników już wyjąłem za pieniądze i w sumie pierwsze rozwinięcie weźmiemy agresywną ekspansję, drugie rozwinięcie z ery weźmiemy transfer subject. Spokojnie zdążymy nabić to. No i super, nie ma nic złego w tym, żeby zabrać te najlepsze prowincje dla siebie od Szwedów, bo realnie Szwecja i tak niedługo by stanowiła naszego wasala w późniejszym etapie rozgrywki, więc przejmuje fort, przejmuje ich stolicę, robimy sobie wężyk, żeby mieć jak największe wybrzeże, co pozwoli nam budować za chwilę flotę. What the fuck? Polska tutaj jakąś gigantyczną inwazję przepuściła na Węgry. Ciekaw jestem, co to za wojenka się tutaj odwaliła i mam nadzieję... O, to jest chyba że to jest o sukcesję burgundzką. Nie, dojadamy Livonię i cyk, mamy naszą kopalnię złota. Jeżeli idzie o zestaw idei, jaki polecam na Moskwę, w zasadzie jest tylko jeden.
Naprawdę na Moskwę jest tylko jeden sensowny zestaw idei, chociaż jeżeli się ze mną nie zgadzacie, to napiszcie to w komentarzu. Ja tutaj polecam bardzo religijne, ilościowe oraz handlowe, następnie dyplomatyczne, administracyjne i to wszystko jest idealne do podboju. Na tych ideach w zasadzie możecie skończyć, większej ilości nie potrzebujecie. Można jeszcze potem dobrać ofensywne albo influence ideas, humanistyczne praktycznie nie będą wam potrzebne, ewentualnie na sam koniec. Jeżeli ktoś ma tutaj inny, sprawdzony build idei na Moskwę, dajcie mi znać. Ja osobiście wybiorę pierwsze handlowe, drugie weźmiemy religijne, trzecie dopiero ilościowe. Aż w 24 prowincjach obniżamy autonomię. Czas na małą wojenkę, ale nie będzie szybka, patrząc za to, ile ja tu krajów będę musiał oblegać. Nie no, fajnie, Czechy sobie poszły naokoło totalnie, wyjebiście. Fajnie, że mi zostawiły cały swój kraj do okupacji. Carpe Siege, bo po prostu uwielbiam to. No i nawracamy również teraz te pomniejsze kraje. W sumie to spowolni zawsze rozwój Holy Roman Empire, to po pierwsze, a po drugie da nam bonusy do naszego obrońcy wiary. Na koniec zjadamy cały zakon krzyżacki oraz, co najważniejsze, go wypuszczamy. Wiem, że tutaj miałem skorowane te trzy prowincje, ale nie jest to duża strata. A będziemy mogli teraz robić coś od Polski, takiego jak zwrot prowincji, co ostro zredukuje nam koszt agresywnej ekspansji. W międzyczasie też zbudowałem naszą flotę galer, około 20, i potem jeszcze dobuduję do tego 2-3 ciężkie okręty. W międzyczasie zajmuję się moim handlem nowogrodzkim, już ulepszałem do drugiego poziomu. Trade centra, teraz pobudujmy marketplace'y. Czas teraz na wojnę z Danią o przyjęcie Szwecji lub Norwegii. Ja wolę jednak Szwecję w pierwszej kolejności, a jak czasu starczy, to również Norwegię przejmiemy. Spróbujmy coś podziałać flotą, zobaczymy, czy nam się uda. Co prawda troszeczkę ryzykuję, że dojdzie tutaj do jakiejś większej bitwy, ale jeżeli będzie ona źle szła, no to po prostu się wycofam. Chociaż tutaj chyba miałem fuksa, coś bardzo źle poszło. Teraz może szwedzką flotę potopimy. Mam dwa okręty ciężkie oraz 20-25 galer. Mam też zrobiony fokus na galerki, więc one biją tutaj znacznie mocniej, bo 15%. Wydaje mi się też, że na początku takie combo, gdzie jest dwa ciężkie okręty, może trzy i reszta galer do linii jest jak najbardziej spoko. I pamiętajcie, że najważniejszy jest manewr, więc jeżeli chcecie naprawdę rządzić na morzach, no to starajcie się zbierać właśnie tą statystykę. Natomiast w late game'ie to na pewno rządzą jednak ciężkie okręty obecnie. Nieważne, czy się biją na otwartym morzu, czy też zamkniętym. Udało mi się złapać sojusz z Francją. I kto wie, może Walezych na tron wrzucimy jednak. Skończyła mi się też ikona i powiem uczciwie, że bardzo by mi się przydała ikona na tańsze budowanie, bo sporo tego będziemy robili, ale jednak przejmowanie tych wasali też generuje sporo agresywnej ekspansji. A jednak też chcę zblobować trochę, więc trudno. Pogodzę się z tymi większymi wydatkami złota i kończymy wojnę z Danią. Na wszelki wypadek nie biorę nic innego, żeby jeszcze w 17 zaatakować Danię. Myślę, że wtedy też na pewno weźmiemy sobie Gotlandię od Duńczyków, a teraz zadbajmy o to, żeby Szwedzi byli jednak lojalni wobec nas. Dobra, jednak zmieniłem handlowe na ilościowe, nie zdążyłem nic kliknąć w handlowych, więc to było totalnie bez sensu je brać jako pierwsze. Więc lecimy religijne, ilościowe, trzecie pójdą handlowe. Rok 98, w międzyczasie odzyskałem praktycznie wszystkie ziemie pierwotne zakonu, jeszcze dwa zostały, ale nie wiem, czy je będę zdobywał, bo to Holy Roman Empire. Tymczasem Borym Lasem atakujemy Danię na odzyskanie Gotlandii? Dałbym głowę, że miałem jakiegoś kora, nieważne. Tak czy siak planuję zdobyć Gotlandię w tej wojnie. Jednocześnie wiemy, Norwegia też staje się naszym subjectem. Bardzo mnie dziwi to, jak nie ma tutaj dominacji floty duńskiej. Mam wrażenie, że na poprzednich patchach jakoś mocniejsza była ta flota duńska. Obecnie wystarczy ją pierwszy raz zatopić i praktycznie potem nie istnieje. No 12 okrętów, co to jest w ogóle? O, a jednak miał gdzieś statki. Mimo wszystko i tak mu zatopiłem. Jeszcze trzeba teraz sojuszników wziąć z tej wojny. Zazwyczaj to robiłem na początku, a teraz jakoś mi się zapomniało. What the fuck? Co ten Kazań? No i mamy to, Norwegia staje się moim wasalem, bierzemy też prowincję z jakimś wielkim kościołem. Zobacz, missionary strength, dodatkowy misjonarz i to jest dla całej grupy chrześcijańskiej. Gotlandia leci dla Szwedów, easy wojna. No i po zdobyciu tych wszystkich rzeczy, w zasadzie my kontrolujemy cały handel. Zobaczcie, zakon, Moskwa, Szwecja, no i bardzo niewiele tego jest w Danii oraz Lubece.
Więc możemy spokojnie zrobić sobie teraz naszym centrum handlu Bałtyk. Zwłaszcza jeżeli zrobimy Enable Drive Trade, zaraz będziemy dewowali też prowincje Szwecji i Zakonu Krzyżackiego, żeby się nam nie buntowały. Będziemy też zjadali ostatnich tych moich wasali. No i najfajniejsze jest też to, że Szwecja oraz Norwegia są naszymi normalnymi wasalami, a nie uniami personalnymi, więc możemy za 10 lat najszybciej zacząć je zjadać. No i mamy 71% udziałów, niestety musimy nas zbierać punkty dyplomatyczne, 200, żeby przenieść tutaj naszą stolicę handlu. No i jeszcze mamy prowincje niepoulepszane, więc spokojnie ponad 80% tutaj wyciągniemy potem. I w międzyczasie mi jeszcze Polska wciągnęła jakąś głupią wojnę o Szczecin. Ja chyba whitepisuję i niech Polska przegrywa. No, zróbmy jeszcze Polsce przysługę i poczyśćmy armię austriackie przed wyjściem z tej wojny. No bez jaj, nawet Kastylia jest w tej wojnie. Walec Jusze na tronie, wyjebiście. 5-2-4, może być taki władca. Nie mam na co narzekać. Porzucamy Polskę i w sumie, co najważniejsze, czynimy ją naszym rywalem. Bo to, co chciałem, to dostałem. Spróbuję teraz złapać sojusz z Osmanem, bo nie ukrywam, że przyda nam się on, zwłaszcza jeżeli wejdziemy w hordy w erze reformacji, a będę chciał bardzo sunitów wcisnąć. XD, wypuścili Litwę, wyjebiście! Cyk, zmniejszamy Nowogród, następnie atakujemy Litwę, bo czemuż by nie? Co ta Litwa tutaj robi? Po co ona przyszła? Nie wiem. Niecałe półtora roku później od Litwy bierzemy co chcemy. Pójdę w tym kierunku w kolejnej wojnie, żeby odciąć ją od krajów sunnickich. A tak to wykonała mi się misja tym razem. Wyjebiście, era reformacji i wchodzimy z możliwością odpalenia złotej ery. Więc tylko kiedy rozwiniemy Religious War, lecimy z koksem. Prowansja wpadła pod unię personalną z Francją. Czy jest warto tracić szansę nad Unię, nad Francją, bo głupia Prowansja tam wpadła? Nie. Naszą ikonę zmieniamy od tej od agresywnej ekspansji, bo będziemy teraz jeszcze trochę podbijali, mimo iż oczekuję na zejście mi rozejmu z Francją, której tron sobie zaklepałem. W pierwszej kolejności zaatakujemy Bukarę na Holy War Cassius Belli. No, jednocześnie też wezwiemy do tej wojny Kazań, od którego terytoria będę chciał przejąć. A, i poprawimy relacje z Francją, przyda nam się to na później. Hordy są zacofane zazwyczaj, więc nie stanowią w tym momencie jakiegoś tam przeciwnika dla nas. Pozostałe hordy będę wyjmował za pieniądze oraz wojenne reparacje z wojny. Kazań zjadamy, zostawiamy sobie tylko jedną prowincję, żeby później ich dobić. Wow, Persja nawet sporo pieniążków mi da. Tak samo Złota Orda. A wy się zawsze dziwicie, dlaczego ja tak lubię farmić hordy. I super, właśnie mi minął okres pokoju z Francją. Atakujemy ją, nawet się nie zastanawiam. Bierzemy claim, throne, Cassius Belli. I trudno. Niestety mamy podobne liczby wielkości wojska, ale ja mam 8 technologię militarną. Francja ma dychę. No i jeszcze toczę wojnę z Bukarą, a muszę troszeczkę jeszcze ją przeciągnąć. W momencie, kiedy już wypowiecie wojnę o Claim Tron, wszystko jedno, czy się narodzi następca, czy nie, zawsze możecie wymusić Unię. Od Bukary bierzemy wszystkie przylegające do nieskolonizowanych terenów prowincje. Jedną armię na pewno możemy tutaj zostawić, a pozostałe 3 kierujemy jednak na naszą zachodnią granicę. Jako że będzie to długa wojna, będziemy mieli też czas na poprawianie relacji z krajami, które graniczą z Francją. Dużo agresywnej ekspansji nabijemy, z tego co wiem, więc poprawiam teraz relacje z każdym dużym krajem w okolicy, no który jeszcze nie ma mnie na rywalu. Jest to też dobry moment jako Moskwa, żeby kliknąć sobie Start Golden Era, bo będziemy naprawdę dużo podbijali w przeciągu najbliższych 50 lat. Jak się da, ujmy sojuszników. Wow, stack wipe. Bardzo fajnie. Może nam się uda nawet Wenecję wyciągnąć z tej wojny szybciej niż myślałem. Lećmy na jej fortece. Może uda nam się je zdobyć. Zdobycie jednak stolicy weneckiej jest raczej niemożliwe. Takie wojny to ja lubię. Nie ma sensu używać wasali w tej wojnie, więc ustawmy ich na defensywie. To może być naprawdę ciekawa wojna. Ciekawe, czy Osman ją wygra. Oby nie. Wenecja chętnie oddaje nam swoje pieniądze. Naprawdę nie wiem, jakim cudem wygrywam te bitwy z Francuzami, ale zadaję im gigantyczne straty.
Nie wiem, czy to jakość mojego dowództwa, czy o co chodzi. I kto mi wejdzie w koalicję? No trzeba jednak trochę tych krajów popoprawiać. No to teraz, kiedy jesteśmy już wszyscy we Francji, a Francja, no, w części o swoim wojska wyemigrowała do Szwecji, ja mogę tutaj dokończyć nasze podboje już na spokojnie, chociaż co prawda grozi mi lekka koalicja, ale raczej nie powinno być to większym problemem. No i mamy to. Pamiętajcie, że na koniec warto też zadłużyć jak najbardziej Unię personalną, bo jest sobie spora szansa, że zmniejszą swoje limity wojska oraz będziecie mogli spłacić ich zadłużenie, przez co będą bardziej lojalni. Możemy też wreszcie utworzyć Rosję i tak jak najbardziej chcemy ich ideę oraz misję. Całe drzewko uległo rozszerzeniu oraz nie ukrywam, fajny byłby ten pakiet do zrobienia misji stricte rosyjskich, gdyby dało się go zrobić znacznie wcześniej, bo Administrative Efficiency jest super, tylko niestety wymaga wojny o rewolucję. Zmieniła nam się forma rządów na carat, co daje nam 250 punktów Gaveringu oraz zwiększa jeszcze bardziej nasze zasoby ludzkie. Możemy też przenieść stolicę z Moskwy do Sankt Petersburga, a co też w sumie robię. Idee rosyjskie zmniejszają już nasze koszty kolorowania, więc administracyjne idee byłyby też fajne w dalszym etapie do zrobienia. Lepsza artyleria, więcej wojska i jeszcze morale na końcu. Możemy teraz też ustanawiać kolonie na Siberian Frontier. Tutaj najfajniejsze jest też w nich to, że praktycznie nigdy nie dochodzi do spawnu lokalnych mieszkańców w tych prowincjach, więc nie musimy wysyłać wojska, a możemy naraz kolonizować naprawdę dość sporo. No co tak wiecie, w Amerykach jest naprawdę przydatną rzeczą. O, Prowancja stała się też moją unią. A wiecie co jest najlepsze? Prowancja jeszcze nie zrobiła swojej misji na development, ale właśnie to zrobiła. Oh my god, jeszcze Neapol cały odbije zaraz dla siebie, wyjebiście. Mamy 1286 przyrostu manpowera, a jeszcze nie zrobiłem do końca naszych idei ilościowych. Handlowe też dopiero rozpocząłem robić, więc w najbliższym czasie czeka nas wojna z Oriatem i dostęp do Chin. Dalszy podbój w kierunku stepów krymskich oraz Złotej Ordy, jak i zdobycie Litwy oraz Polski dla nas. A nie ukrywam, naszych poddanych też mamy dość sporo, zwłaszcza Unia z Francją, Prowancją. Najlepsze w Uniach jest to, że ich siła nie kumuluje się z siłą naszych wasali, więc spokojnie możemy ich mieć dość długo, a w międzyczasie zjadać naszych wasali. Podczas wojen o Neapol jest spora szansa, że uda nam się również zdobyć Maltę dla nas, a wszyscy wiemy, co jest na Malcie. A jak już będziemy w okolicy, no to może i Alhambrę sobie zdobędziemy. A dzisiaj to już wszystko. Macie przepotężną Rosję, kontrolujecie Nowogród, Bałtyk i za chwil parę również Lubekę. Prawie 1500 developmentu, najpotężniejsze imperium na świecie. 70 golda total income'u oraz 80-tysięczna armia gotowa do bitki i naprawdę przekoksani generałowie.